Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWiK w Lubinie. Na sport zaprasza sponsor programu. Skład opałów Lubin, ulica Kolejowa 9. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1. Informacje sportowe, Katarzyna Szatkowska, zapraszam. Do sensacji z udziałem CCC Polkowice doszło w rozgrywkach Euroligi Koszykarek. W pierwszym meczu fazy play-off wicemistrzynie Polski pokonały w Orenburgu faworyzowaną Nadjeżdę 74-71. Pięściarze MKB Energetyka Lubin przygotowują się do najbliższych zawodów. Lubinianie trenują pod okiem Zbigniewa Siwaka. Zawodnicy Energetyka na każdych zawodach spisują się bardzo dobrze. W Poznaniu tytuł mistrza Polski młodzików zdobył Łukasz Kwaśnik. Sukcesy lubińskich pięściarzy nie są niezauważalne. Chłopaki wrócili teraz z grupowania kadry, byli włączeni do składu kadry Dolnego Śląska. I Cytera Patryk, który bardzo utalentowany chłopak. I przed chwilą powiedziałem Kwaśnik i Łukasz. Ostatnio resort sportu podzielił dyscypliny na strategiczne i mniej ważne. Niestety boks został zdegradowany i znalazł się w tak zwanej grupie brązowej. Było przykro, to osobiście słuchałem i szkoda, że to jeden z tych najlepszych sportów polskich, gdzie zawsze, moim zdaniem, najwięcej medali olimpijskie oni przynieśli oprócz lekkiej atletyki. Także szkoda, że tak nas traktują, ale my pracujemy społecznie i widzi pan, takie gwiazdy i będą kiedyś przenosić sukcesy polskiemu boksu. Pięściarze Energetyka trenują w pałacyku przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 46 w Lubinie. Piłkarze Miedzi mają za sobą pierwszy sparing na zgrupowaniu w Turcji. Legniczanie przegrali 0-1 z szóstym zespołem ukraińskiej ekstraklasy Metalurgiem Donieck. W czwartek podopieczni Bogusława Baniaka rozegrają w Turcji kolejny mecz kontrolny. Tym razem rywalem Miedzi będzie PFK Aleksandria, trzecia drużyna rundy jesiennej ukraińskiej drugiej ligi. Zawodnicy Dolnośląskiego Stowarzyszenia Bilardowego rozpoczęli przygotowania do jednego z najważniejszych turniejów. W najbliższym czasie lubinianie wezmą udział w zawodach z cyklu Pol Tour. Po nieudanym dla DSB meczu ligowym w Tomaszowie Mazowieckim, tym razem zawodnicy z Lubina będą mieli okazję sprawdzić swoją formę na tle najlepszych graczy w Polsce. Będziemy chcieli zagrać jak najlepiej. No wiemy, Mieszka drugie miejsce na tamtym polturze, Konrada 9, moje z Kamilem 33. Wiadomo, że będziemy chcieli zagrać dużo lepiej, będziemy chcieli zająć wyższe miejsca. Mam nadzieję, że to się uda, że będziemy potwierdzać po prostu nasze wyniki na kolejnych polturach. I mam nadzieję, że przynajmniej 3-4 zawodników w tym roku do Mistrzostw Polski Seniorów dostanie się i będziemy walczyć tam o medale pod koniec grudnia. Podczas najbliższego turnieju zawodnicy najprawdopodobniej wystąpią pod szyldem DSB Banda Club Sky Tower Wrocław. Jeżeli chodzi o przenoszenie do Wrocławia, to trwają jeszcze rozmowy między prezesami tych dwóch klubów. Aczkolwiek my dalej będziemy grali jako drużyna lubińska. To się nic nie zmienia, jedynie na życzenie sponsora będziemy zmieniali rozgrywki pierwszej ligi, które się będą odbywały we Wrocławiu w Sky Towerze. Zmienia się też nazwa, aczkolwiek dalej to DSB, które tam było i zawsze będzie, w tej nazwie jest. I myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o to, nic się nie zmienia, dalej będziemy trenować tutaj, będziemy tutaj rozgrywali turnieje, tutaj będziemy jako klub lubiński, aczkolwiek no ligę i pod nazwą też Wrocław będziemy występowali na różnych turniejach. W drugiej kolejce pierwszej ligi, która odbędzie się 10 marca, zespół DSB będzie pauzował. I to wszystko w informacjach sportowych. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWiK w Lubinie. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1.